Czemu znowu się kłócicie, mamo i tato? Tym razem to wydaje się być poważne. Nie chcę cię więcej widzieć, Alanie. Koniec, ta rodzina została rozbita. Moi rodzice nigdy się nie zejdą. Ale tata nie jest typem, który rozpacza nad rzeczami. On już ma nową dziewczynę. No ej, Danusiu, nie wstydź się. To jest Paula. Gratulacje, Danusiu. Od teraz ona ma dwie mamy, ale chyba nie jest zadowolona. Obiad! Obiad! Mamo, ale jestem głodna. Gotowa, kochanie. Zrobiłam dla ciebie najzdrowsze i najsmaczniejsze jedzenie. Mowy nie ma. Jasne, wygląda zdrowo, ale raczej nie jest smaczne. Przyniosłam nieco frykasów, Danusiu. Dziewczyna uwielbia fast food. Bo mama jest najlepsza. Od czego zacząć? Więc Paula wygrywa tę rundę. Patrz i ucz się, Emilko. Tak wychowuje się dzieci. Ale to jest pyszne. Zjedz burgera. Dlaczego on jest taki ostry? Pali! Oddychaj, Danusiu, uda ci się. Dobrze, że mama przyniosła mleko na obiad. Ach, już jest dobrze. Nie zadzieraj z fast foodami. A co powiesz na jabłko, skarbie? Z chęcią, mamo. Widzisz, Paulo, nie jest łatwo być rodzicem. Tylko czekaj. Praca domowa została odrobiona. Teraz wreszcie mogę iść na spacer. Wow! Czy w końcu będę miała lekcję jazdy? Nie, Danusiu, jesteś za młoda. Musisz pojechać na desce. Tylko deskorolka. No dobrze. Ale jest problem. Danusia nie umie utrzymać równowagi. Jednak mama wie, co zrobić. Potrzebujesz wyposażenia. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Teraz jesteś gotowa na przygodę. Mamy nigdy się nie zmieniają. Ale nowa mama jest zupełnie inna. To dokąd pójdziemy, mała? Może przejedziemy się na hulajnodze? Mówisz, masz. Przekonałaś mnie. Za mną. Oto twój pojazd. Dla właściciela lepiej będzie, jeśli się nim podzieli. Jesteś gotowa, dziewczyno? Porwijmy ją. Szybko. Już prawie. Ale nie uszło im to na sucho. Policja była szybsza. Czemu zrzęcisz, Danusiu? To było fajne. Teraz jesteśmy prawdziwymi przestępcami. To spełnienie marzeń nastolatka. Uśmiech! Hurra! Zaraz zacznie się mój ulubiony program. To będzie świetne. Ale mama jest innego zdania. Kochani, jesteś pewna, że dzieci powinny to oglądać? Lepszym wyborem będą kreskówki. Spójrz, są kolorowe, zabawne i słodkie. Już dawno wyrosłam z kreskówek. O, Paula, też tu jesteś. Zabawmy się. Co powiesz na horror, Danusiu? Nie przejmuj się. Jest taki straszny. Ale cenzura mamy nie jest łatwa do przejścia. Żadnych przerażających filmów. Będziemy oglądać kreskówki. Nie, ma być horror. To chyba chwilę zajmie. Po prostu się pokłóćcie. To na nic. Lepiej wyjdź stąd, póki możesz. Kłótnia jest dla nich lepszym rozwiązaniem. Chwila, Paulo, gdzie jest Danusia? A, tu jesteś. Podczas gdy dorośli byli zajęci, ona oglądała ulubiony program. Musisz wyrobić charakter, Danusiu. A ring bokserski jest do tego najlepszym miejscem. Przepraszam, dzisiaj nie będzie pilatesu. Ale jak działają te rękawice? Paula jest w tym naprawdę dobra. Dalej, teraz twoja kolej. Spróbuj, uda ci się. Wystarczy tylko trafić, prawda? Trzymaj się, worku. Knockout! Worek wygrał tę rundę. A Emilka ma inne hobby. Ona też lubi ćwiczyć, ale preferuje jogę. Oto twój prywatny trener. Rób wszystko, co ci powie. Zaczynajmy. Teraz cię przeskanuję, Danusiu. Stój nieruchomo. Moje trzecie oko widzi w tobie wielki potencjał. Rób to, co ja. Okazuje się, że joga nie jest dla słabeuszy. Ojejku! Możesz mi powiedzieć, jak moje ciało może odzyskać formę? W porządku. Koniec z jogą. To bardzo zagmatwany sport. Dzień szkolny dobrze się zaczął. Ale to nie trwało długo. To znowu ty, Jacku.
piękna, dasz mi spisać? Daj mi spokój. Zapłacisz mi za to. Pa! Bezpośrednie trafienie. Uj, guma, to okropne. Mam tego dosyć. On zawsze mi dokucza. Coś nie tak, słoneczko? Jacek jest idiotą, mamusiu. Zobacz, co mi zrobił. Już dobrze, zaraz to wyczyścimy. Spójrz na to. Twoje włosy znowu są czyste. Dziękuję. Mamy zawsze są gotowe, by pomóc. Ale Paula ma inną strategię. Kto skrzywdził moją małą dziewczynkę? Ej, ty! Musimy porozmawiać. Jeśli jeszcze raz zbliżysz się do Danusi, to będziesz już w wielkich tarapatach. Pomyliły ci się osoby, paniusiu. Nawet o tym nie myśl, koleś. Jestem mistrzynią rzucia gumy. Wierzysz mi teraz? Strzał w dziesiątkę. Od teraz Jacek będzie kochanym aniołkiem. Ten stary telefon nadaje się do śmieci. Jest z zeszłej epoki. Danusiu, po co ci on? Co ty robisz, mamo? Mam dla ciebie prezent. Wow, nowy smartfon. Jest prześliczny. Dziękuję. Dla ciebie wszystko, kochana. To Paula. Nie pokazuj jej prezentu, albo popsujesz jej humor. Trzymaj, mała. To dla ciebie. Drugi telefon tego samego dnia? To zdarza się tylko w bajkach. Albo gdy masz dwie mamy. Tak się cieszę. Muszę upewnić się, że moje mamy nie dowiedzą się o drugim prezencie. To nic. Danusia będzie rozmawiać z nimi z obu telefonów. To nie jest łatwe. Muszę coś wymyślić. Tak lepiej. Teraz obie mamy pozostaną w kontakcie. Dobrze, że zadają te same pytania. Inaczej mogłoby być trudno. Danusia postanowiła wziąć obie mamy na szkolny dzień matki. Jej koledzy z klasy będą tacy zazdrośni. Nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego. Możesz rozpocząć sprawozdanie, Danusiu. Oto moja mama Paula. Jest silna, odważna i pewna siebie. Wow, wygląda na fajną osobę. Nieźle. A oto moja mama Emilka. Jest słodka, czuła i opiekuńcza. Danusia ma szczęście, mając taką mamę. Ta kobieta jest urocza. A Danusia dostaje 6. Emilka i Paula dogadają się z każdym. Tylko uważaj na pyskatą mamę. 5, kumpelko. Ale pan Kowalski nie jest zadowolony z jej wybryków. 6 zmienia się w 1. Ktoś musi popracować nad manierami. Zadano nam całą stertę pracy domowej. Zaczynajmy. Ale matma potrafi być trudna. Mamo! Tak, kochanie, już jestem. No dobrze, weźmy się za równania. Wyjaśnię ci to. Weźmiemy podręczniki. Czy to wszystko jest konieczne? Oczywiście, że tak. Im więcej rzeczy do czytania, tym lepiej. Mamo, może po prostu zapiszesz poprawne odpowiedzi. Mowy nie ma. Emilka ma inne podejście. Musisz to zrozumieć. Za to Paula chce podejść do tematu inaczej. Proszę, pomóż mi. Dawaj książki. Co tu się dzieje? Spóźnimy się na przyjęcie. Wychodzimy. A pani Agnieszka rozwiąże wszystko za ciebie. Nic ci nie jest? Pomogę ci. To co mam rozwiązać? Paula wie, jak radzić sobie z nauczycielami. Gdy masz dwie mamy, twoje urodziny na pewno będą wyjątkowe. A po pomyśleniu życzenia można przejść do prezentu. A to dla ciebie, skarbie? On jest słodki. Danusia od dawna chciała mieć zwierzaka. Dzięki, mamo. Paula też przyniosła coś wyjątkowego. Najlepszego, skarbie. Oto twój nowy kumpel. Co za aniołek. Czy w domu jest szczur? Jejku. Emilka ma dosyć stresu. Wszystko w porządku, mamo? Dobrze, poleż sobie chwilkę. A potem wstań. Która mama przypomina ci twoją? Słodka Emilka czy zuchwała Paula? Napisz w komentarzu. Powiedz, czy podobała ci się nasza historia rodzinna. I nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Nie przegap nowych zabawnych skeczy na TrumTrum Select.